Przywieźli pizzę, przebiorę się za człowieka. Otwórz tak jak stoisz. Halloween to jedyny dzień w roku, kiedy możemy być potwornie prawdziwi. Jak na kolesia, który goni strażaków, to masz trochę racji. Kiedyś dogonię któregoś. Dobra, to otwieram. Cześć! Dzięki za pizzę! I zjem ją sobie w halloweenowym kostiumie. Nie jestem czarownicą, pa! Uwierzyła. Hej! Chodźmy na imprę halloweenową do Plaskburgera jako my sami! Chodźmy koniecznie! Nikt nie zajarzy, kim jesteśmy, a jak ktoś skuma, to go pożremy! Nie pożremy nikogo, ponieważ nie idziecie. Dlaczego, tato? Wiem, że wam ciężko, ponieważ Liga Monstrów przeniosła nas do Ludzkowic, ale musimy uważać. Nie ma wychodzenia bez przebrania. Ale proszę, obiecuję, że nikt nie pozna naszej rodzinnej tajemnicy. Tak, i nikt nie użyje nory jako papieru. Niestety, ale nie możemy zabrać Chloe, bo ma apetycik jak małe zombie. Małe? Zjadła mózgi połowie obsady srebrnoruskich. Mózgi. Może załatwię dla małej opiekunkę. No, czemu nie? Ale musimy znaleźć człowieka bez mózgu. Dzięki, że pomyśleliście o mnie. Chloe i ja będziemy się bawić superowo. Czemu mnie zostawiacie w domu, potwory? Pamiętasz, co robić, tak? Gdy coś pryśnie, kiedy siusiasz, wytrzyj deskę, bądź Milusia. Mama mówi o pilnowaniu Chloe. O, tak! A gdy z oczu znika Chloe, to pewnie coś się kroi. Czyli załatwione, idziemy. Dobrze, tak. No, Chloe, w co chcesz się pobawić? Mózg ziąb! To ty masz mózg? No jasne, a co? A tak, pytam dla kolegi. Pamiętajcie, zero wycia i rzucania zaklęć. Żadnych robaczych sztuczek i żadnych tych mumiowych warków. Tak, tego, nie rób tego. Miłego Halloween, głębi! A pani nie w przebraniu, pani Wong? To kostium! Przybrałam się za przepracowaną restauratorkę, która wie, że z waszą rodzinką jest coś nie halo. Nie jestem czarownicą! Chodzi jej o to, że wszyscy mamy kostiumy. Wyglądasz jak prawdziwy owad! Jako owad przecież od razu poleciałbym do światła. Ciepłego, cudownego. Chcę do lampki! W każdej rodzinie jest jakieś dziwadło. Wasza rodzina to same dziwadła. Mam was na oku. Może to jednak raczej kiepski pomysł. Nie, wyluzka. Bądźcie naturalni i wszyściutko będzie dobrze. Tu Max, zły, leżeć. Już, już. Łąk widziała. Jeszcze jedna wpadka i wszyscy wracamy do domu, a ty pójdziesz do budy. To au! Weź uważaj, brokułownico. Jak śmiesz? Skunksus brokulikus. A więc jednak! Czy ktoś zamawiał brokuły? Jesteście prawdziwe potwory! Braci! Łapać go! Pani wytrzasnęła. Gminy, szkoły i przedszkola. No i co teraz? Ugłaskamy ich pląsami. Ludzie lubią taniec potworów. Rar! 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 Hu! Hu! Łaba, łaba! Łaba, łaba! Z głupimi pląsami! Braci! Ojejku, już po nas! Zostawcie moją rodzinę w spokoju! Chloe? Jazda mi z drogi, halo grzmoty! Nie boję się żadnych mini potworów, bo co ty mi niby zrobisz? Zjem twój mózg, misia! Przeprowadzka.
Za chwilę wejdziesz do nawiedzonego domu, ale nie jesteś sam. A co, w drzwiach może stoi jakiś duch? Nie, 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 nie. Nie ma ducha w drzwiach. Byłeś spoko. Ale jest tam ktoś inny. Ktoś bliski. Przystojny, umięśniony przyjaciel. O oczach jak zachód słońca, o włosach jak wodospad. Możemy już wrócić do historii? Jasne. Chodź za mną. Jak się nie boisz? Nie boję. Czekaj, miałeś iść za mną. Wygląda jak mój dom. Tylko straszniej. Kanapa ta sama, nie? Ta, to duża kanapa, ciężko jakby ją przesunąć. Jakby kanapa była inna, mogłoby być straszniej. Historia nie jest o kanapie. Ale mogła być, nie? Witajcie. Skąd on się tu wziął? Z kuchni? Wyjeżdżam na zimę i potrzebuję kogoś, kto zajmie się domem. Zajmiemy się. Dzięki temu będę miał czas pisać. Jestem pisarzem. Fuj. A co piszesz? Zajmie mi to całą zimę, ale zamierzam napisać wielki amerykański mem. Co? Za podstawę posłuży fotografia z netu. Będzie miał śmieszny tekst i stanie się głosem naszych czasów. Tak jak uwielbiam wszystkie teksty. Memy. Życzę powodzenia. Ale zanim wyjdę, powiem wam jeszcze jedno. Gdzie jest łazienka? Nie. Chociaż tak. Powinniście też wiedzieć, że poprzedni opiekun tego domu stracił rozum. Zagraj z nami, Henryk. Jasne. O ile to nie Fortnite, to gram. Małe świnki! Małe świnki! Pozwólcie mi wejść! Okej, możesz wejść. Trzy! Drzwi są otwarte. Już! Naciśnij klamkę. Boisz! Się! Nie, nie boję się. Naprawdę? Serio? Przepraszam. A jakby duch wrócił? Bałbyś się wtedy? Właściciel domu wrócił. I ma na sobie maskę klauna. Klauni są straszni. Barman tu jest. Hej, Stios. Czesia. Niczego tu się nie boję. A ty masz wygłosić przemówienie. Którego nie przygotowałeś. Sprawdzam się pod presją. Tak, tak. No co jest? Jak możesz się tego nie bać? To są straszne odwołania do bardzo strasznego filmu. On nie rozumie, po prostu nie rozumie. To są niuanse, jest artystycznie. Oparłem się na książce i nawet... Film o lotnikach? Mówiłem ci, ja się nie boję. O, nie, 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 czekaj. Ja mam historię dla ciebie. Jest bardzo krótka i bardzo straszna. No dobra, dawaj. Dawno, dawno, 15 minut temu... Ta... Kiedy Ray opowiadał ci swoją historię... Okej. Wstrzyknąłem do zbiornika historii Dena Motyla. Przepraszam, co? Co, nie słyszałeś? Powiedziałem, że wstrzyknąłem do zbiornika historii Dena Motyla. Co? Co to znaczy? Ścios! Poziom boitolu wzrasta. Co? I urynolu. Mnóstwo urynolu. Twój kombinezon przekształca się w kokon. Czekaj. Jesteśmy blisko. Co się ze mną stanie, Ścios? No więc spędzisz w kokonie jakiś miesiąc. Co? A łapanie bandytów? Co z rodzicami i co ze szkołą? Ja tam nie wiem. Ale wiem, że jak się wyłonisz z kokonu, odczujesz silną potrzebę, by polecieć na lato do Kanady. Nie! Udało nam się! Henryk się boi! Tildo, możesz się pokazać. Ding dong, kochani! Dosłownie umierałam z chęci poznania.
razem nie. Musimy pomóc Tildzie w przejściu. To zrób to! Tanio? Próbuję, odkąd tu mieszkamy, ale Tilda nie przejdzie w zaświaty, dopóki nie zrobi tego, co chciała, zanim umarła. To dlatego robiłeś te wszystkie dziwne rzeczy? Tak, a Tilda ma długą listę rzeczy, które chce zrobić. Uwaga! Wiecie, w moich czasach wolno nam było ścinać 1000-letnie drzewa bez powodu. Nawet nas zachęcano. Skoro wolno to było robić, jak żyłaś, to dlaczego masz to na liście? Bo nie robiłam tego dla przyjemności, tylko dla pieniędzy. Sios! Weź mnie z duchu! Jesteś pewny? To niebezpieczne. To jedyny sposób. Mam pytanie. Nie odpowiem na nie. Zduchuj mnie, Sios! To coś dosłownie zmieni Reja w ducha? Spowolni jego rytm serca do jednego uderzenia na godzinę. Dzięki temu Rej czasowo wejdzie do świata duchów. Będę mógł załatwić nasz problem z Tildą przez jej duchowy zadek i wyślę ją za duchowe drzwi. Zduchuj mnie, Sios! Fuj. Szykuj się, misiaczku. Zaraz ci podbiję oczęta. Mika, naprawdę musisz wrócić. Dlaczego nie jestem okej? Nie jesteś niezniszczalny, kiedy jesteś duchem. Ej, co? Dlaczego nie powiedziałeś... Iść w zaświaty? O, bardzo bym chciała. Ale tak naprawdę ciągle dodaję coś, bo to, czego naprawdę chcę, jest niemożliwe. Polizać się w łokieć? Też nie umiem. Ja cię polizałem. O, wyglądało zabawnie, mały pryszczku. Ale to, czego naprawdę pragnę, to zjeść słynną mięsną marchewkę ze Swellview. Sorki, co? Jestem porządnie nawodniony. Tutaj jest! Miles! Brachu! Co tu robicie? Zamknij się i pij. Dziwne. Właśnie mówiłem, że jestem porządnie nawodniony. Nie chcę. Wiecie, w sumie mogę wziąć łyka. Pij do dna. Okej. Ej, to mięso jest z górnej szuflady. Nie do wiary, że upiekło się na swoim tarasie, tatku. Jakoś dziwnie mówisz. Mówię tak normalnie, jak kanapka z indykiem. Wcale nie, brzmisz idiotycznie. To dlatego, że dostał rolę w szkolnej sztuce. Bystro jesteś, fasolko. Ta, Miles gra sekretarkę z lat 20. Tak. Ta sztuka będzie wystrzałowa. Załatwię ci miejsce w pierwszym rzędzie. Możesz przyprowadzić dziewczynę. Mówisz o mamie? Wiesz, za moich czasów dziewczynom nie wolno było grać. Mówili, że od udawania biorą się szalone pomysły, jak głosowanie czy kierowanie autami. Zamknij się i zjedz ostatni kęs. Tak, szybko, szybko! Nie, rozkoszuj się. Poszła już? Nie wiem. Popatrz po tatuśku! Nie. Kazaliście mi wypić Tildę? Kto idzie na niedzielne tatuaże henno? To już niedziela? Gdzieś jest na pewno. Nie ma szeregu, nie mogę uderzyć, co to. Przyszłam, ponieważ pożyczyłam twoje moce z kuli i nie mogę ich oddać. To nie są zwykłe moce. To są złe moce. A teraz to zło zapuszcza korzenie w głębi ciebie. Nie, to niemożliwe. Jestem superheroską. Ja niepotrzebnie tu przyszłam. I domyślam się, że nie chcesz rządzić światem. O czym ty opowiadasz? Mocarz też skołowany.
z moim złem. Ty możesz dokończyć mój wielki plan. Musisz się tylko udać do groty na dnie szlochającego wulkanu na Hawajach. Szlochający wulkan? Co ja nawijam? Po co ja cię słucham? Nie walcz z tym! Dokończ moją pracę i zemści się na świecie herosów. Ja nie chcę rządzić światem! Ależ chcesz! Widzę to w twoich oczach. Bądź cicho! To tylko kwestia czasu, grzmotopanno. Wkrótce ty będziesz taka jak ja. Nigdy nie będę taka zła! Będę jeszcze bardziej zła. Przeszukałam całą grotę i nic tu nie ma. Złośliwy mroczny chaos kłamał. Oj, nie kłamał. Witam. Jam jest Destrukto. Milczysz? O, i tak się toczy dola pomagiera. Słuchaj, mroczny chaos przysłał mnie, żebym dokończyła jego wielki plan. Mówisz? Zatem wiesz o jego tajnym źródle Złowexium. Złowexium? Czyli jedynego pierwiastka, który może zniszczyć siły Herosa? Nie, kremu na zmarchy. Tak, tego Złowexium. Chaos zamierzał wykorzystać wulkan, żeby rozpylić Złowexium w atmosferze ziemskiej. Wtedy wszyscy superherosi i superzłoczyńcy byliby bez mocy. Oprócz Chaosa, bo siedziałby bezpiecznie w kapsule, lecąc wysoko ponad ziemią. Wróciłby i byłby jedynym mającym mocy i przejąłby rządy nad światem. Czy ja mogę wreszcie dokończyć jakieś zdanie? A więc musimy teraz tylko zająć wulkaniczny schron Chaosa, a ty musisz tylko zanieść mnie tam. Ja właśnie zaliczyłam wtopę. Niepotrzebnie przyszedłeś, Max. Potrzebnie. Musiałem ci pomóc pokonać zło Chaosa. To teraz moje zło. Jest silniejsze niż twoje było kiedyś. Poddaj się, Phoebe. Bo dni zła skończone. Kula. Max, odłóż ją. Dla twojego dobra. Nie! Phoebe! To twoja jedyna szansa! No to się z nią pożegnam. Jedziemy do schronu w wulkanie, Destrukto. Zamierzam rządzić światem. Miło było was poznać! Zaskoczona? O, no niestety, ale to kiepska chwila. Dla was. Szybko! Włącz pole siłowe Chaosa i zamknij ich! Mam takie? Bomba! Na bok! Rozwalę pole siłowe! Cherry, czekaj na dachu, podlecę moją kapsułą i wszystko ci wyjaśnię. Gadulska, twoi goście uciekają! Działasz, Max! Co się tutaj wyprawia? Odzyskuje się siostrę! Mamo! Nie pozwolę odebrać sobie mocy! Wcale nie są twoje! Co ty robisz, mamo? Zapalasz choinkę? Dodaj więcej mocy! Ja chcę was zniszczyć! A ja cię uratuję! Phoebe! Ostrożnie, nie wiadomo, czy znów jest dobra. Mam sposób, by to sprawdzić. Phoebe, jesteś znów dobra? Tak. Jest dobra! Jaki uroczy wieczór. Cudowny wieczór. Dziewczyna też. Przestań. Dobrze? Nie, musiałam tak powiedzieć. Mów dalej. Twój amulet jest fascynujący. Mogę zobaczyć? Tak, no czemu nie? Czysty demonit.
chroni cię przed opętaniem przez ducha. Skąd o tym wiesz, Chad? Ponieważ nie jestem Chadem. Z moimi mocami i supermocami Fibi Grzmotomocnej będę rządził światem. Ale najpierw muszę się zemścić na Grzmotomocnym. Hej, Zielony! Gadaj, gdzie moja siostra? Skąd mam wiedzieć? Ja nawet nie wiem, co tu robię. Co za... Przecież przebrałem się za przybysza z Marsa! Obejrzyj się! Tu jestem! Opętał Fibi! Ani kroku naprzód! Au! Nie żartuj, Max. Nie skrzywdziłbyś ulubionej siostry. Sprawdź ślady po zębach na kostce. To moje dzieło. Dobrze. Chcesz się zabawić? To zaczynajmy! Myślę, że ten głos nie pasuje do bluzki. To było nawet niezłe. Więc załatwię cię metodą podwórkową. Cofnij się. Sobie poczynasz, Max. Nie chcesz mi pomóc pokonać swojego ojca? Raczej nie, duchu. Ej, chwila! Wysłuchajmy go! Tak będzie grzeczniej! Sądziłem, że masz pociąg do zła, Max. Zrobiłbym z ciebie prawdziwego drania. Ale jesteś wyłącznie pozorantem. Jesteś zielonym duchem. Cudowne spotkanie, nieprawdaż, Grzmotomocny? Klatka cała. Dzięki komu? Nie mieszaj w to mojej córki. Wyjdź i walcz twarzą w twarz. O nie! Tego nie zrobię. Co ty robisz ze stolikiem do kawy? To znaczy z twoim mężem. Ej, Hank, może już czas użyć tych supermocy, co nie? Niech robi ze mną co chce. Nie zamierzam walczyć z córką. Z synem się zmierzysz? Max, co ty robisz? Czas dowieść, że nie jestem pozorantem. Mówisz, że mam potencjał? Ale nadal chcę się uczyć. Chcesz pomóc zielonemu duchowi? Przecież to jakiś obrzydliwy pomyleniec. Ja wszystko słyszę. Jeśli naprawdę chcesz poddać się złu, to ucieszy cię myśl, że przerzucę twego ojca w najciemniejszy zakątek kosmosu. Spoko. Jak chcesz, ciśnij nim. Max? Mówiłem, tato. Taki właśnie jestem. I powiem ci coś, zanim odejdziesz. Nigdy nie zrobię ci krzywdy. Miles, teraz! Miles, coś ty wymyślił. Chcę pokonać zło. Wróciła mi moc. Synu, wyłaź stamtąd. Dwa duchy w jednym człowieku to zbyt niebezpieczne. Poradzę sobie. Zamierzam tu zostać dłużej. Nas jest więcej, właź do klatki. Kto miałby mnie zmusić? Jestem zielony duch! Widzę tu jedynie ex-superbohaterów, duchy niższego stopnia oraz... Trudno powiedzieć, czym jesteś. Dzielną matką, która walczy o życie w Nowym Mieście. Dziękuję bardzo. Wciąż ma jeszcze moc ducha. O ile zmieni postać, ja go zatrzymam. Rady! Proszę, szybciej! Fibi, podwójny dech! Coś ty, jeśli połączą się oddechy, zmrozimy pół miasta! Więc niech się łączą! Witam znowu, przyjaciele! Cześć, Kevin! Czy wszyscy dobrze się bawią? Tak! Ekstra!
tutaj wyrabia? Jak ci na imię, dziewczynko? Piper. Cześć, Piper. I witaj w moim świecie. W jakim twoim świecie? Powiem ci. Przez długi czas mieszkałem zupełnie sam w tym pięknym świecie. Byłem bardzo samotny. Lecz wtem, zaledwie wczoraj, otworzył się portal z twojego świata do mojego. I teraz mogę sprowadzać do siebie przyjaciół. Nie chcę być w twoim świecie, chcę być w swoim świecie. Co się tutaj unosi? Wata cukrowa? Zgadłaś? Tu pada wata cukrowa. A ta ławka zrobiona jest z tofi. Jest trochę brudząca, ale bardzo smaczna. Jak tu jest tak super, to po co mnie porwałeś? Przepraszam, myślałem, że ci się tu spodoba, ale jeśli chcesz wracać do siebie, możesz przejść przez ten chimeryczny portal. Na twoim miejscu bym został. Ta impreza jest na maksa odjazdowa. Oliver? Wesołego Halloween! Za kogo się przebrałaś? Za lalkę Fresnoger. Nikt tego nie załapie. Ja jestem pierwszą damą, Barbarą Bush. A ja spadam. Nie chcesz zostać i jeść słodyczy? O tak, chcę zostać i jeść słodycze. Słyszysz to? Musimy ich uratować. Ta, biegnij, idź, idź tam. Że co? Słyszałeś, uczonego? Tylko jedna osoba może przejść przez portal. Nie mówiłem tego. Może i nie. Wchodzimy, nakopiemy potworowi, łapiemy dzieciaki i spadamy. Brzmi nieźle. Bierz dzieciaki! Przytulić was? Zdychaj, krwiożercza bestio! Szybko, szybko, uciekaj stąd! Uciekaj! Nie przestań! Idziemy, Dyńko! Wsio! Chodź tu! Dziewczyny, uciekajcie szybciej! Nie! To jest tylko dżem z pączków! Oszczędź mi kłamstw, ty kreaturo! Brawo! Dzięki! Co to za ciecz? Jakiś międzywymiarowy śluz! Kapitanie! Niebezpieczny! Nie musisz dziękować! Dziękować? Ten potwór był miły! Na imię miał Kevin! Był samotny i szukał przyjaciół! Tak, mogliśmy wyjść w każdej chwili! Ale chcieliśmy zostać! O... To jest nowa informacja! Ej, ty na ile ustawiłeś zegar w tym ładunku? Ściana z betonu. Nie ma za co. No, Jasper. Dzisiaj mów do mnie straszny dzieciuch. Ojej, tak? Czy mogę ci zadać pytanie? Proszę. Jak to możliwe, że twój strój różni się od tego, który nosisz jako dzieciuch? No! Widzisz,
ja się tak właśnie kamufluję, to żeby żaden dran nie poznał, że jestem straszny dzieciuch. O! To się trzyma kupy? Tak trochę. Co jest? Chodźcie! Ruszamy na łowy czy nie? Tak, no proste. Dobra, to najpierw nad rzekę, bo tam dają najlepsze cukierki. Potem można pójść... Zegarek, który robi pipi? To ze sklepu wciąż czegoś chcą. Niestety muszę tam iść. Pójdę z tobą. Dobra. Stój! Zapomniałeś chyba, po co tu jesteś. Ej, my idziemy nad rzekę. Obejdziemy parę domów. Dobrze. Później się dzwonimy. Jasne. To pa. No, a jako straszny dzieciuch, gdy z kapitanem tłuczesz tych wszystkich drani, nie boisz się, że cię skrzywdzą? Nie, bo jako superbohater wcale nie myślę, czy nie dobro. Tak jak Yoda. Trafne porównanie. No nie wierzę. Widzisz to, co ja? Włamał się do samochodu. Trzeba wezwać policję. Nie poradzisz sobie? Co to znaczy? Wiesz, jako straszny dzieciuch. Słusznie. Mogę, ale kapitan B raczej nie zdąży, więc... Dasz mu radę. Kto, jeśli nie straszny dzieciuch? No, nie wiem. Ty tam! Kapitan B! Ojeju! Gościu, nie możesz wejść jak człowiek. Zapomniałem, niepoczytalny jesteś, siadaj. O, straszny dzieciuch. Trochę martwiłem się o ciebie. To miło, szefie. Ja też myślałem, jak tam sobie radzisz. Wiesz, pewnie wyrwałbyś się stąd beze mnie i zapuszkował taką płotkę jak Jeff. O, tak, zrywałem już więzy, byłem o krok, żeby spuścić łomot kolesiowi. To się da zrobić. Do dzieła. Pokaż mu teraz, kto tu rządzi. Gin, ty draniu! Kończ marny żywot! Tak lubię, jak chłopcy się biją. Dobrze. Teraz obelwiesz za włamanie do samochodu i za porwanie nas w Halloween! To dla ciebie, Moniko. Jesteś taki dzielny. Ta, brawo, spisałeś się. Za mną chodź pogadać. Tak, idę. Obejść się beze mnie nie może. Panie kapitanie. Tak? Chyba nie jestem straszny dzieciuch. Na pewno? Dobra. Może chcesz komuś jeszcze o tym powiedzieć? Ale jeśli się dowie... Nie będzie mnie już lubić. Synu, ile masz lat? 13. To stanowczo za mało, żebyś okłamywał kobiety. Dobrze. Powiem jej. Zuch z ciebie. Dobrze, zabieram tego niepoczytalnego do więzienia. Wstawaj, niepoczytalny. Dosyć, nie będziesz mi się tu obżerał. Wstawaj! Zostaw! No chodź! No i już. Mhm. Wolna. Dzięki. Powiedz mi, kiedy kapitan wziął cię do kuchni, to... Tak? Ciekawa jestem, co ci powiedział. No. Widzisz. Dał mi podwyżkę. Ojej. Tak, zasłużyłem. Naprawdę jestem dumna z ciebie. Ta? I słusznie. Zabrałam książki z działu zakazanego biblioteki, pożyczyłam trochę starego sprzętu z ciosa, a jak raz Ray zjadł całe żeberka, pobrałam DNA i zaczęłam go klonować w staroświecki sposób. W przerażający. Micha, koniec z lekcjami. Idź do łóżka. Okej, kocham cię, tatku. Też cię kocham. Zaczyna się robić dziwnie. Zaczyna?
Od kilku lat DTZ Dexiot Hacet gromadził coraz mniej pieniędzy dla dzieci z drętwymi rodzicami, którzy pozwalają zjeść jeden halloweenowy cukierek dziennie. W tym roku będzie jednak trochę inaczej. Tańce? Ja zatańczę! Ja też! Ja nie lubię, ale spoko. Dany Chest, coś z tobą jest nie tak. Powiem wam, co jest nie tak! Jeśli Teleton nie zbierze 50 tysięcy dolarów w ciągu godziny, wystrzelę kapitana i jego oddział prosto przez dach gniazda, aż na zbocze góry Swellview! Oho, zaraz zamienisz się w bandytę! A, niespodziany łotr! Klasyka! No ja nie wiem, wystrzelenie brzmi całkiem fajnie. Nikt mnie nie wystrzeli! Ej! Co? Dacie w tym roku więcej pieniędzy? Czy mam ich wszystkich wystrzelić z tej góry? A, już widzę, krzesła zła. Klasyka. Wybieraj, Swellview! Pomóż mi, potwór! Mama! Nie wiem, kim jest ten Piotruś, ale on cię nie uratuje! Nazywa się Potwuś i mylisz się, bo wejdzie przez te drzwi właśnie teraz! Teraz to już obcia. Chodziło o te drzwi? Piotruś przyjdzie i was uratuje, wchodząc przez... To Piotruś! Nazywa się Potwuś, nie? Byłeś tu cały czas! Potwuś tęskni! Tak, ja też tęskniłam, ale musisz mi podać pilot, żeby nas uwolnić. Leżę obok gościa, którego zmiażdżyłeś. Dobry Potwuś! Potwuś widzi! Nie, nie to! Nie, to nie, nie to! Nie, to! Nie, to! Nie, to! Zaskakująco ciężka! Mówiłem! Jestem lepszy od potwora! Ty jesteś potworem, Dani Chest! Kochamy cię, Dani Chest! A teraz w wielkim finale wystrzelę was, wy frajerzy! Dostałeś już dość wpłat na DTZ Dexiot Hacet! Nie musisz nas wystrzeliwać! No wiem, ale chcę sprawdzić, czy te krzesła naprawdę działają. A teraz po prostu wcisnę guzik startu. Ekstra! Świetna robota, Brachu! A teraz weź pilot i nas uwolni. Tam jest! Weź go! Weź go szybko! No i dobry pilot! Dobrze, dobrze! Dawaj! Wciśnij tam ten guzik! Tak, tak, dobrze! Ucho! Wciśnij ten drugi. No z wielką przyjemnością wręczę tytuł pracownika miesiąca komuś, kto wykazał się wielką odwagą i poświęceniem. Mika, przesuniesz się? Potwuś! Z powodu bohaterskiego czynu, którego dziś dokonałeś, zostajesz pracownikiem miesiąca gniazda. Jesteś wściekła! Nie. Jestem dumna. Niech to! Brawo! Brawo! Jestem z ciebie dumna! Kiedy to się skończy, kup mu bilet w jedną stronę do Granicowa. Się robi, szefie. Kosmitka! Jestem Glerb z sektora Zormikon w galaktyce Rajdek. Ona chce nas zabić. Przybyłam odpowiedzieć na wyzwanie tego, który się nazywa Rey. Ostrzegałem cię, żebyś nic nie mówił. Wyluzuj. Ty jesteś Rey? Nie, ja nie. To jest Rey. Chyba wiesz, co to jest pył, bo zaraz cię w niego zamienię. Okej, smerfetko. Dziewczyno, zaraz oberwiesz. Jesteś niezła w kopaniu dzieci. Może lepiej spróbuj zmierzyć się z kimś odrobinę większą. Daj mi jakąś broń! Dopiero jak Senat ratyfikuje, to staje się prawem?
przyleciała zabić Reja. Będzie musiała się bardziej postarać, bo mój ziom się dopiero rozgrzewa. Poproszę o mocną szklankę wody. Musisz mi wszystko powiedzieć. Czym się odżywiasz? O, węglowodanami? Macie tam kawalera psa? Jak ci na imię? Jestem Boss. Ach, zabawne. Na mojej planecie to producent głośników. Nazywam się Glerb i lubię cię. Ja nie mogę, jesteś taka, jaką zawsze chciałem. Jeszcze mnie lubisz. Pragnę cię pogriblować. Nie wiem, co znaczy to słowo, ale gribluj mnie. Odrobinę za szybko. Tak chyba nie można. O, chyba. Yeah. O rany. Powiedzieć ci dowcip? No jasne. Okej. Dwa kurczaki przygotowują się do walki o ogórka. Będzie mi się podobał. Złe czytanie z ruchu warg. A kosmiczny farmer mówi: weź moje protony, proszę. Nic nie załapałem, ale chcę się znów z tobą pogriblić, więc się śmieję. No to śmiało, śliczny. Możesz mi przynieść dwuwodór tlenu? Ta, nie mamy tego na ziemi. Ale przyniosę ci wodę. Poczciwą H2O. Gdzie moja woda? Za długa kolejka. Poza tym spadajmy, bo zaraz będą korki. Dokąd jedziemy? Do gniazda obejrzeć 60 minut. Dziś jest odcinek o Jimmy Buffetcie. No chodź. Czyli Bose ciągle śpi na ławce? Nie, poszedł po gazetę, a potem... Ej, mam jedno krótkie pytanie, Glerb. Czy byłaś kiedyś... Talasi? Zostawaj! Kopca! Wow, ma magnetyczne zęby? W tym pokoju są też inne klaty do kopania. Dobra, Glerb, jedyne co tym przyszyjesz to moja pięść. Nie dałaś mi skończyć. Jedyne co przyszyjesz to moja pięść, reszta mojego ciała i czapa, więc miałem rację. Tak. Słuchajcie, wiem, że próbujecie mnie zabić, bo wszyscy zakochaliście się w Bowsie. Nie. Co za idiotyzm. Tylko Mika. Nie jestem zakochana w Bowsie. Martwię się o niego. Możecie mnie uwolnić? Glerb, myślę, że to ty powodujesz starzenie Bowsa, dlatego jest pomarszczony i wypadają mu włosy. To co? W końcu zrzuci starą skórę, zje ją i się odrodzi. Ta, ludzie tak nie działają. Glerb, jeśli będziesz go kochała, Bows umrze. Już dobrze. Ja go tak bardzo kocham. Wiem, tak jak my, ale niektórzy z nas bardziej. Jest masa chłopaków, póki jesteś młoda. Potem każdy będzie żonaty lub na utrzymaniu starych. Mika jest stara! Kosmitka ją zaraziła! Jak? Stać! Nie zarazicie się starością! Ta, no pewnie, że nie! Przynajmniej nie od nas. Ale kiedy Glerb okazuje komuś uczucie, to ten się szybko starzeje. Jej głowa świeci, a kto jej dotknie, robi się stary. Będę tęskniła. Przepraszam, że odchodzę, ale gdybym została, wszechświat wkrótce straciłby Bowsa. A ja nie chciałabym żyć w takim wszechświecie. Też będę tęsknił, Glerb.